12 tom, 16 maja 1919 roku. Jeden tylko akt woli Bożej, jak słońce, pomnaża się we wszystkich i wywołuje w każdym szczególny efekt. Myślałam sobie, jak to możliwe, że jeden akt dokonany w woli Bożej pomnaża się tak bardzo, że przynosi dobro wszystkim. W tym momencie mój słodki Jezus poruszył się w moim wnętrzu i światłem, które wysłał do mojego umysłu, powiedział do mnie: córko moja, obraz tego znajdziesz w słońcu. Jedno jest słońce, jedno ciepło i jedno światło. Jednak słońce mnoży się we wszystkich, dając każdemu swoje światło i ciepło w zależności od różnych okoliczności. U człowieka jest światłem dla każdego oka, każdego działania i każdego kroku. A jeśli stworzenie zmienia działanie i drogę, światło za nim podąża. Jednak słońce jest jedno. Słońce pomnaża się w całej naturze, przynosząc każdemu różne efekty. Gdy wschodzi, upiększa całą przyrodę, a jego światło pomnaża się w nocnym szronie i tworzy rosę, okrywając wszystkie rośliny srebrzystym płaszczem, aby nadać całej przyrodzie akcent i piękno i tym samym zadziwić i oczarować wzrok człowieka, który nie jest w stanie stworzyć ani jednej kropli rosy pomimo całej swojej wiedzy. Przejdźmy dalej. Kwiatom nadaje kolor i zapach, i to nie jeden i ten sam kolor. Każdemu kwiatu daje odrębny kolor i zapach, natomiast owocom daje swoim ciepłem i światłem słodycz i dojrzewanie. Każdemu owocowi daje różną słodycz, jednak słońce jest jedno. Inne rośliny użyźnia i pozwala nim wzrastać. Cała więc przyroda otrzymuje życie od słońca. Każdej rzeczy przynosi odrębny efekt, który jest dla niej odpowiedni. Jeśli to czyni słońce, ponieważ znajduje się na górze i mimo, że jest ono jedno, staje się życiem całego stworzenia, żyjącego na dole, to o wiele bardziej mogą to zrobić czyny dokonane w mojej woli, ponieważ dusza wstępuje we mnie i działa na wysokości mojej woli, a jej czyny bardziej niż słońce stają na straży wszystkich stworzeń, aby dać im życie. Choć czyn jest jeden, to jak słońce rzuca promienie na wszystkie stworzenia. Jednych upiększa, innych wzbogaca łaską, jeszcze innych uwalnia od zimna, innym zmiękcza serce, innym rozjaśnia ciemność, innych oczyszcza i wypala, przynosząc każdemu różne efekty, które są potrzebne i które zależą od większej lub mniejszej dyspozycji każdego. Tak samo dzieje się ze słońcem, które świeci na waszym horyzoncie. Jeśli gleba jest nieurodzajna, słońce przynosi roślinom niewielki wzrost. Jeśli nie ma nasienia kwiatu, słońce nie pozwoli mu zakiełkować pomimo całego swojego światła i ciepła. Jeśli człowiek nie chce być aktywny w działaniu, słońce nie pozwoli mu nabyć niczego. Tak więc słońce przynosi dobro całemu stworzeniu w zależności od tego, czy ziemia jest urodzajna i czy człowiek jest aktywny w działaniu. Tak samo czyny dokonane w mojej woli, choć rozprzestrzeniają się dla dobra wszystkich, działają w zależności od dyspozycji każdego i od działania duszy, która żyje w mojej woli. Tak więc jeden czyn więcej dokonany w mojej woli to jedno słońce więcej, które oświeca wszystkie stworzenia. Później starałam się wtopić w mojego Jezusa i w Jego wolę
i pomnażałam moje myśli w jego myślach, aby zadośćuczynić za wszystkie stworzone umysły, teraźniejsze, przeszłe i przyszłe, oraz je zastąpić. Powiedziałam od serca mojemu Jezusowi: jak bardzo pragnę oddać Ci moim umysłem w imieniu całej ludzkiej rodziny, a nawet straconych dusz, całą chwałę, cześć i zadośćuczynienie, których nie oddali Ci swoim umysłem. On zaś, jakby pocieszony, pocałował mnie w czoło i powiedział do mnie: ja zaś moim pocałunkiem pieczętuję wszystkie Twoje myśli moimi myślami, gdyż chcę nieustannie odnajdywać w Tobie wszystkie stworzone umysły i otrzymywać w ich imieniu nieustanną chwałę, cześć i zadośćuczynienie.